Już po raz trzeci we Wschowie odbyło się spotkanie z żużlowcami Unii Leszno. Cały dzień był bardzo ciężki dla członków FC Wschowa. Od rana zaczął się od godziny 13 turniej piłkarski. Zmagania trwały do godziny 17. Również dużo przewidzieliśmy zajęć dla dzieci, dla szkół podstawowych, zarówno ze Wschowy, jak i z Osowej Sieni. Również zjawiła się szkoła. Tam w godzinach popołudniowych dzieci zmagały się w konkurencjach sprawnościowych. Również odbył się konkurs wiedzy o Unii Leszno. Wygrała go szkoła podstawowa w Osowej Sieni. Na to wszystko złożyła się praca członków FC Wschowa, którzy działają właśnie prężnie w naszym okręgu. Teraz na zakończenie odbyło się spotkanie z żużlowcami Unii Leszno. Przyjechał praktycznie cały krajowy skład, bracia Pawlicy, Damian Baliński, Kamil Adamczewski i Tobiasz Musielak. Był również Ireneusz Igielski oraz trener Roman Jankowski. Przyszło około 400 osób, co jest na Wschowę bardzo dobrym osiągnięciem. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach również powtórzymy nasze działania. Za pośrednictwem ZW chciałbym podziękować wszystkim sponsorom. Było ich naprawdę bardzo, bardzo wielu. Serdecznie dziękujemy za każdą formę wsparcia i życzylibyśmy sobie takiej współpracy w kolejnych latach. Dziękuję jeszcze raz w imieniu FC Wschowa i zapraszam za rok. Dziękuję.